dwa, trzy, raz, dwa, trzy, pstryczek, pstryczek, pstryczek. Hejka, cześć, siemanko, mam wszystkich ludzi, oczywiście z tej strony Róża 89 deplay.pl. Witajcie w kolejnym odcinku z Papojojo. Dobra, już wiem jedną ciekawostkę o tej grze, że to ten chłopiec stworzył na świat tutaj. O, ten chłopiec, nie wiem jak go się nazywa. A ten robot to jest jego zabawka i tak dalej. Ponieważ chciał uciec od ojca, nie wiem. Tyrana, potwora, nie wiem. Monster ta była na początku właśnie w tym pierwszym odcinku. Że tam... chyba ten twórca gry, czy jakiś tam, nie wiem, stworzył tą grę. Tam dedykował moim braciom, siostrom, mojej mamie i tam było Monster Fater, czyli ten i potworowi mojemu ojcu, coś takiego. No. Ale to mogę panu powiedzieć, że wcale nie miał pan gorszego życia ode mnie, bo ja miałam jeszcze tysiąc razy bardziej przerąbane w swoim życiu. Ale jakoś jestem tutaj, na tym YouTubie. Dobra, już nie. Tak, i oczywiście wita się też z wami Emi, jeszcze ktoś mnie pamięta. Emi playerke.pl albo Emi youtuberkę, albo Emi Games. A prywatnie nazywam się Emilia, lat 32. Pasuje? Dobra, okej, tak, lubię grać w gry. A co je? A teraz opowiadam o swoim życiu, to po pierwsze... założyłam kanał, dlatego że... dobra, powiem, dlaczego założyłam kanał na YouTubie. Założyłam kanał 1 września 2014 roku. A raczej konto 1 września 2014 roku. Jeszcze wtedy nie myślałam o nagrywaniu filmów, z gier i tak dalej. Po prostu chciałam zasubskrybować jednego youtubera. Ale nie zdradzę, jakiego oglądam youtubera, bo to nie wasza sprawa. I tak dalej. Dobra. No. I tak dalej, i tak dalej. Spodobała mi się jedna seria u niego. Zobaczyłam GTA 5. O, jaka zarobista gra. GTA 5. I pomyślałam, że założę po roku, jak go oglądałam, sobie konto na YouTubie. No i tak założyłam konto na YouTubie. Po jakimś czasie wrzuciłam filmik z prawami autorskimi właśnie. I miałam na 2 lata zablokowany miałam zablokowane konto na 2 lata. I potem musiałam wszystko przeczytać o prawach autorskich, zweryfikować konto i tak dalej. Podawałam e-maila, podawałam numer telefonu i tak dalej, i tak dalej. I teraz mam zweryfikowany podwójnie kanał i no, i tak dalej. Więc jak się podoba moja historia. I ten. No i oczywiście, spodoba się odcinek, to subskrybujcie, komentujcie i łapkujcie pod filmem, czyli łapki w górę mi nawidziane, czy coś takiego. No. I też założyłam konto, dlatego że ten. Raczej ogólnie YouTube założyłam, dlatego że chciałam jakoś uczyć swojego ojca. No. Bo mój ojciec od 5 lat nie żyje. Tak, nie żyje. Smutna historia? Nie wiem, piszcie w komentarzach, dobra. Bo trochę sobie pogadałam. Po co ja tu gadam, dobra? Nie wiem, dobra, idziemy. A miałam ochotę się wygadać i tyle, dobra. Okej, dobra. Będzie słychać chyba. Dobra, bo nagrywam to późno, jest po 2 w nocy, dobra? Okej? Dobra. Okej, grajmy. Dobra, teraz muszę to odkręcić, nie dawaj. Czy zakręcić tym. Tak, i pająk idzie. Wielki.
Taki pająk monster idzie. Trzeba taką sztuczkę zrobić, bla 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 bla. I teraz w którą idziemy stronę? Nie, tutaj nie chyba. Tędy idziemy. O Jezu. Kurde. No. Trzeba teraz tu zakręcić coś. Teraz w którą to był mańkę? Chyba w którą musimy. Zamknięte chyba. No, 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 no. Idziemy dalej. Aha. Wow, dobra, okej. Chłopak. Dobra, dobra. Teraz tutaj ptaka. Ptaka, do tego wchodzimy. Co teraz? No nie mogę, dlaczego? A, no tak, muszę to zamknąć chyba. Lula! Lula! Hi, Lula! O, gdzie teraz jestem? A, zamknęło się, super. O Jezu. Którą teraz stronę? O, coś tu. O, kraty kolejne. Yeah, czujemy się jak w więzieniu. W więzieniu, opalamy się w cieniu. Z której to gry? A i tak, to jest serie? A nie wiem, czy na tym kanale. A propos, ludzie, bo ja kiedyś założyłam drugi kanał jeszcze na YouTubie. No tak, mam jeszcze drugi kanał na YouTubie. Drugie konto, ale dobra. Co tam jest? Parę filmów tam jest, może z Mafii 2, właśnie. I tam był ten tekst właśnie. Czujemy się w więzieniu, opalamy się w cieniu, czy jak tam idzie, czy coś tam. Vito szedł do więzienia i taki tekst tam. Nie wiem, od jakiegoś kolegi usłyszałam ten tekst chyba dawno temu. Dobra. Dobra, idziemy, będzie zaraz scenka jakiś. Przed chwilą był saving. Zaczyna się. O Jezu. Idzie. Potwór tatuś. 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 O Jezu. Tatuś. 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 Nic mi nie zrobisz ty. Pierdoło jedna. Mogę to ściszyć? Znowu za głośno leci.
Pan potworek. Potworek. I co ja mam teraz zrobić? Poszedł sobie do swojej chawiry. Aha, panie potworek. Aha. No, muszę tam jakoś przejść. Tu chyba, czy nie, nie? Czy ja muszę do niego iść też? Jakoś, czekaj, zresztą co by się stało? O Jezu. Co za to idę? Voila. Ej. Ej, gdzie on jest? Ej, klapa tu jest. O, tu się schował. Z klapą pewnie. O, na razie ruszyć nie mogę, to? A co? To klapa. O nie, to dobra. Bla, bla, bla. Teraz gdzie mam zasuwać? No, 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 no. Dobra, schował się, schował. Możesz, kurde. Tam nie, nie, dobra, tam nie chyba. Czy gdzieś tutaj, tak? Tu na dół? Nie wiem. O, Jezu. Tam coś jest. Ej, o co to chodzi? Ej, widzisz, widzisz to ty tam? Ty? Aha, dobra. Będzie układanie jakieś. Dlaczego? A, tu jest karton, o Jezu. Dobra, zakładaj ten karton, o Jezus. No. Wow. Czy to jest tort urodzinowy? O kurde. No taki tort i świeczki, to tort urodzinowy, ja nie mogę. Aha. Jeszcze coś takiego mam złożyć, coś. Dobra, puszczaj. I tu jeszcze w górę jest jedno takie coś. Fajnie, tylko jak ja to zrobić mam? Wsiąść, nie? Po prostu. Dobra, układajmy. Dawaj, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Taka ze mnie. Układa... Aha. Dobra, tu jedno. I tu chyba jedno, nie? Aha. Jezu! Co ja robię? No, no co ja robię? No, skacz tam. A jak to się robiło? No, dawaj. O Jezu. Prawie zleciałam. Co? Nie? Ciężka zagadka. Tam jakieś te. No co teraz znowu? O co chodzisz? Aha. A tam coś się wesprząć coś. Aha. A jest. Po co to? Się pytam. Tak coś nie. O, ja nie wiem. Wow, wow. O, o. No tu coś mogę. A po co tutaj mogę coś? Mhm.
taśma do góry. A jak tam to zabrać? No mam tam wejść. Do tej góry. Ej, co się odwaliło w tej chwili? Aha. Jak przechodzę? Aha. Ty, jakiś to... A ja bym to wzięła i przestawiła. Aha, dobra, dobra. La, la, la. To coś tam. Lula! Jak to zabrać? Nie wiem. Nawet jakieś zagadki. A tam do góry nie wejdziesz. O Jezus. Jeszcze lepiej nie wlezisz tam. O Boże. Jeszcze lepiej. Znowu tchnęłam. Ciekawe, czy jak polecę w dół, czy umrze on? O! Jej. Dobra, mam odpowiedź. Umierasz, okej. Okay. O Jezus. A czy ja tam coś widzę u góry? Nie. Cholera. Jasno. Ustawić gdzieś tutaj, nie? Żeby się tamto, nie wiem, nie zamykało, nie wiem. Ja pomoże cokolwiek w tym. Tak.
czy nie, jednak nie jestem. O Jezu. Dobra, teraz. Dobra. Sprawdziłem, czy to o to chodzi. Trzeba postawić pomiędzy tymi coś tam. Dużo myślenia, dużo wszystkiego. O Jezus, dużo. Teraz to muszę otworzyć. Lula! Co z tym jakimś oknem? O Jezu. Pan się podoba? Dobra. To muszę zsyknąć łatkę na tym. O Jezu, jak ja stoję sobie. Aha. To będzie dobra na miniaturkę. Zarąbiste. Dobra, to się podobał odcinek, to subskrybujcie, komentujcie i łapkujcie, czyli łapki w górę są, zostawić pod filmem, są mile widziane i tak dalej. I subiki, subskrypcje są też mile widziane i komentarze. O wszystkim możecie pisać, o szkole, o życiu, o czym tam lubicie, co tam, wszystko. Możecie pisać o wszystkim. Chociaż rok szkolny się dla was wszystkich zakończył. Których dzieciaczków. Dzieciaczków się zakończy. Jezus, co ja gadam. Jak wpadę na dowody też. Aha. Ale co ja tu zrobić? Nie wiem. Do tego czekaj, zobaczymy. A możesz, Lula?
Lula, latuj! Dobra. Okej, okay. Dzięki, już nie chcę. Czyli doskoczyć do tego też nie można. Co trzeba zrobić?